Witam wszystkich serdecznie w Kaiserreichu. Breath of Fire 4 dokładnie na modzie Kaiserreich Legacy of Wildskrieg. Jakoś tak się to czytało. No akurat Bella ciał leci jeszcze. Idealnie, bo dzisiaj gramy Sardynią. Dobra, przeczytałem się szybko tutaj, że są różne opcje, zobaczymy co wybierzemy. Nie mam bladego pojęcia jeszcze w co pójdę. Na pewno chcę króla utrzymać. On myśli, że w ogóle monarchię. Ale chyba nawet się nie da jej obalić. No i główny cel to jest zjednoczenie Włoch. Może coś jeszcze tam zrobimy. Ale główny cel to jest zjednoczenie Włoch. No i powiedzmy jeszcze, taki najważniejszy poboczny to jest upadek czerwonych. Tak? Trzeciej międzynarodówki. O! A no tak, bo jak ten, ostatni grant miał króla odpolonego, tego kaiserreichowego. To jest fajna sprawa. Bo teraz w sumie zapomniałem go odpalić, ale nawet dobrze, bo kurde już będzie, nie będę musiał moda doinstalowywać. No, jak widzicie, jesteśmy potęgą. Mamy jedną dywizję górską. Aż się boję. O Boże, 6 batalionów. Liczyłem, że 9 chociaż będzie. Nie no, serio, 6 batalionów. Dobra. Poza tym mamy potężne floty w ilości. Więcej niż jedną. No dobra, ale nie będę ukrywać, że będziemy robić coś, czego nie będziemy robić. I tu płyniecie. W tym momencie możemy już zacząć. Jeszcze zobaczmy tylko jedną ważną rzecz. Jest ten powrót. Oj tak, cywilniak dodatkowy się przyda. Ekonomia jest naszą podstawą. Walnijmy drugą dywizję, niech się pomału robi. Robiłem też potężną jedną tą fabrykę na karabiny. Zwiększę to oczywiście, bo karabinów więcej potrzeba. Jesteśmy biedni, totalnie biedni. Jesteśmy takie, wiecie, totalne zadupie, które jest w pełni zależne od innych. Mimo, że nie jesteśmy marionetką, to ekonomicznie jesteśmy potrzebni. O! Jak miło, że się kochamy. Na start. O! Kurde. A, super. Do jednej rzeczy zapomniałem, przepraszam. Okej, jesteśmy z powrotem i głowę się, co to jest za muza. A jakby ktoś czego w ogóle dlaczego jeszcze raz robię, to dlatego, że szybki reset, no bo wiecie, tam godzina dwie minęły. A tutaj w grze w sensie. A zapomniałem odpalić jednego DLC, bo ostatnio do jakiegoś moda musiałem wyłączyć je. Testowałem różne rzeczy. No i trudno było mi powiedzieć, co i gdzie i jak. Właśnie, to trzeba zrobić. Oczywiście będzie zero, ale może potem się uda chociaż jedną zbudować któregoś dnia. Bo to jest dość ważne tak naprawdę. Dobra, zrobimy tak. No i w sumie to przydałoby się ogarnąć jeszcze dwie, trzy rzeczy. A tutaj posilemy w takim razie innego pana, może tego właśnie. No, ten najbardziej pasuje, szczerze. I naszym potężnym okrętem, jednym, jedynym, chyba papież ma pancernik, a mamy ciężki krążownik. Tak, papież, pokaż się. Może zobaczymy, może ma... Nie ma w ogóle okrętów teraz? Co się stało z flotą papieską? Kiedyś w tej grze miał floty papaj. Nie ma opcji. Nie będę z nikim brał boju. Wszyscy jesteście moimi wrogami. Serio, czemu oni w ogóle zechcieli tam? A, ci na start mają teraz wojnę. Właśnie, bo przed międzyczasie sobie ogarnąłem. To jest fajna sprawa teraz, że... Ci powstańcy już na start są, mają teoretycznie tutaj ten rejon, to nie, potem jeszcze szybko to dostają, chyba to, ale piękne jest to pod tym względem, że oni już mają jakieś tam decyzje, jeszcze ich nie ma na mapie formalnie, że są okupowani tutaj teoretycznie, ale no, ciekawa sprawa. Cagliari jest naszą stolicą. W ogóle mam nadzieję, że miniaturka się podoba. Miniaturka filmiku jest przez naszych... Okej, co? Dobra, weźmy tak wzajemnie. A my najbardziej lubimy niż dwie te włoskie. Tylie. No właśnie, gdzie my w ogóle wypowiadamy wojnę? A teraz tak, industry, bo to jest najważniejsze dla mnie. Dobra, czyli tu musimy lecieć. Czyli jakby to jest część wojskowa. To jest część przemysłowa, to jest część zjednoczeniowa.
Tu jest polityczna z moimi dodatkami. No. Ta polityczna. Researcha są wszędzie i nigdzie. O, tu jest. I tu też. I tutaj. I mamy to, to i to. Trzy takie, tak? Tak, super. I tak. Gdzie najszybciej dotrzemy? To jest polityczne drzewko. Musimy piemont mieć, więc. Tutaj są samoloty. Potrzebujemy mieć to. Żeby to mieć, potrzebujemy to. Tak? Tak. Żeby... I to, to, to i to. Spoko, da się zrobić w miarę szybko. Wiecie, ekonomia jest dość ważna na start dla mnie. Czekajcie, teraz tak. Tu dają obronę, tu dają... A, że tu się skupiamy bardziej na flocie takiej mniejszej obronnej, a tu bardziej ofensywna. Spoko, wiadomo, że ofensywna. O, tak, to się przyda. Natomiast tak to... A to jeszcze. Co mnie tam wołacie? Spoko, mogę wziąć udział. Czemu by nie? Elo, jestem na wojnie. Mam nadzieję, że mi trójka się podoba, bo tak jak mówiłem, bo nowy grafik mi się podoba, szczerze. O tak. Tam dalej mamy. Chiny się rozpadają. Ciągi od ruskich w sumie. Dobra, na razie nie. Najwyżej potem. A, bo ja już to mam. Super. I trzeba w miarę szybko to zrobić. Kurde, trzeba było to zacząć. O! Nie to. O, czyżby wielki mistrzu powstał? Wielki nauczyciel? Great teacher? Tak. Okej, okay, demokracja przywrócona. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurde, tu skrzanie miałem to wziąć drugie, bo wiecie, oni mi mogą pomagać, a im nie. W tym sensie chciałem zrobić. Jak to wygląda? A ja chcę całość, miło. Reichspakt jest piękny, widzę, o tej porze roku. Prawa kobiet? Albo... Okej, okay, bonusy ekonomiczne. Kurde, jak bardzo nierówno to jest postawione, ale uczciwie zarazem. No bo nierówności zawsze są. Aha. Myślałem, że trochę więcej czasu mam. Nie no, centralizm, nie no. To był ten, co nie? Dobra. Dobrze. Wybraliśmy ścieżkę, nie będziemy, kurde, bawić się w jakieś... Wiecie, półśrodki i tak dalej w momencie, kiedy trzeba działać. Natomiast co do ciebie, kolego, lecisz do Afganu. Kiedy wysyłasz całą armię do Afganistanu, czyli... Jakieś 6 tysięcy ludzi i 800 karabinów. Kurde, 800 karabinów. W ogóle kiedyś tu był taki mały wypierdek, który należał do tego, do Omanu, czyli Muskatu, ale widzę, że już nie ma go. Stare dobre czasy się skończyły. Ja czy zdążę przed końcem wojny? Ha! Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, co oni tam mieli na Afganistanie, że może się im władca chyba zmienić? Dobra. No, jak dopłyniesz, to sobie wróć potem. No, jeszcze jeden punkcik dajcie. Jest, dokładnie. A tutaj teraz mogę wybrać kogoś, kto daje może więcej polityka, ale powera. Byłoby miło. Korsykę mogę mieć? Jak?
Ja z chęcią, ale... Jak? Dobra, zobaczmy tych, co mamy. Spoko. Dobra, szczerze to on najbardziej mnie kupuje w tym momencie, bo stabilkę daje za darmo. I to taką rosnącą, wiecie, to jest fajne, ale to daje rosnącą stabilkę. Rosnąca stabilka to jest dobra stabilka. Zrobimy tak, nie wiem kiedy się te badania porobiły szczerze, ale lecimy. Ekonomia jest podstawą. No proszę. I padli. Ano. Dobra, niech się boją w Chinach. Co tam, Urgen? To jeszcze żyje. Już? Już się rozpadło? Błyskawicznie. Nie, serio? Już? Tak, od razu? Siup? Ten jest jeszcze ok. Ten jest czerwony i to mnie niepokoi. Ale w razie czego to już... Będzie trzeba to szybko zaorać i tyle niestety. Nie, 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 nie. Żadnych paktów, o nie agresję. Wypierdzielać mi. Będę w to bawić. Kobiety w armii to nie taka zła rzecz, tak szczerze. W sensie, no to jest fajna sprawa. Ale kobiety w armii też nie są złe. Wiecie, rekrutacja bardzo nam się przyda. Bo mamy braki manpowera. Co z tego, że będziemy mieli zrąbiste dywizje, jak będzie ich brak po prostu manpowera w nich. No, manpower. Kobiety wygrywają tym razem. Może praw nie mają, ale są żołnierzami, tak? Nie no, oczywiście się śmieję, bo mają. Ale no. Właśnie, agresja 100%. I jak ja mogę teraz Korsykę, proszę mi pokazać, zająć. O, pokonał rebeliantów. Nie wiem, ja mogę pożyczyć Korsykę od nich? Jak ja mogę tą Korsykę dostać? Jestem ciekaw. To mnie naprawdę interesuje w tym momencie, bo jak jest opcja, żeby mieć Korsykę, ja mogę ją oddać po tym Francuzom, co nie? Ale kurde, to są dodatkowy manpower, dodatkowe fabryczki. Wiecie, nie jakoś super znowu, ale wypadł papież. W mojej opinii po prostu lepiej mieć niż nie mieć. Wódkrynka. Będzie super, ale jeszcze nie teraz. Najpierw bombowce. Ja potrzebuję ten research slot, to jest najważniejsze, szczerze powiem. Trzeci research slot się przyda, bo... Wróć, czwarty się przyda. Mamy trzy. A jak nie możemy nadrobić wszystkiego, to trzeba technologią. Jak nie możemy ilością, to technologią. Boże, myślałem przez chwilę. Ja zapominam cały czas, że oni teraz to mają, że to i... Że Delphi w ogóle mają, bo, że to tak naprawdę jest Pakistan Plus, taki lekki. Ja zapominam na stop o tym. Że, no bo tu są tak de facto Indie, tu są, jest Pakistan, a tu są Indionistan, nie wiem. W Kalkucie jest kurde stolica, a tu jest Bengal wschodni, tak? A tu zachodni. To jest to, co Birma chce. Bhutan, przepraszam, chce. Birma jest tu, przepraszam. Się powaliło mi już. Birma to oczywiście, że ten życie chce co? To. No. Pewnie jeszcze to, bo im zarąbali. No. Ja bym tu nieźle wyszedł szczerze na tej rzece, że się wziął, że zrąbał też tereny Birmie. No i ładnie wyszedł, bo zarąbał Kambodżę de facto, mniejsząc tego fragmentu małego. Zarąbał praktycznie całą Kambodżę i zarąbał, jak dobrze pamiętam, tutaj właśnie fragment Laosu. To jest dla nich mega dobra pozycja. Lepsza to byłoby tylko zarąbać cały chyba Laos. O, tu już nie ma... Bardzo dużo pozdejmowali ograniczeń. Tych gór nie do przejścia, bo kiedyś tam było. Teraz jest o wiele mniej. Przecież samej Europy tutaj było tego narąbane. A teraz w Europie w ogóle nie ma chyba. No, w Alpach nie ma w Pirenei. Trochę szkala, trochę dobrze, powiem szczerze. A to plusy ma minusy po prostu. Okej. Okay. Ile mam czasu, żeby na to odpowiedzieć? W ogóle właśnie, mam jakieś te decyzje chyba teraz.
A, to jest to, dobra. Dobra, no damy to tak czy owak, bo ja chcę. Dorzucimy tego chyba. To jest uczciwa cena. Ej, Francuzi, to jest świetne, co mi daliście do wyboru. Construction speed albo to. No nie no, faktorka i surowce, bo ja zaraz chcę sobie zrobić tutaj stal. Wiesz. No, stal da przecież handel. Będą mogli ode mnie kupować. Mam nadzieję, że będą kupować. To jest przebudowa, no ale budowa to... De facto tylko tego możemy robić. Tak możemy zrobić. Tyle tak naprawdę, bo więcej nie możemy. Dobra, to bierzemy. Jak ja was lubię. Oj tak, to jest dobry deal. To był dobry deal bardzo. A ja to zrobiłem, muszę kurde kolejne robić. Chęcią, chłopaki, witajcie, ja z chęcią dołączę do waszej grupy. Ale żeście ekipę zmontowali. O Boże, już wspomniała mi się. Z tego to było z chłopaki z baraków bodajże. Nie chcę kłamać, czy to na pewno z tego, ale tak mi się wydaje. No jeszcze było chyba tam. O! Hello there. Objął władzę, widziałem. Europa. What? Co kurwa własny czerwnicy? Wait, Mussolini! Okej, włoscy czerwnicy. Jak ja kurwa to szanuję. Naprawdę. To jest najlepsze określenie, jakie słyszałem. Dobra, czyli robimy to. Potem myślę, że najlepiej będzie zrobić chyba to i to. Zaczynając od floty oczywiście. Spanish Civil War. Karliści są 200% nasi. Karlistów powinniśmy popierać, mi się wydaje. To jest Adolf Grinka. Oczywiście, że close support. Musimy mieć, kurde, wsparcie w tym, w powietrzu. Zajarąbiście, chociaż tyle. Właśnie, mamy jakąś odkrynę lądową? Nie. Gandhi! Atomowy Gandhi! Okej. Okay. Jaki ja mam limit wojska w ogóle? 15, spoko. O, upadek Madrytu. O, upadek Madrytu! Dobra. Poczekajcie, ja już też lecę tam. Nie ma opcji, żebym ja tą zabawę przegapił. Gdzie macie lotnisko? W Madrycie macie. A, póki ten nie mogę. Dobra, całkiem ładnie oni to robią. Ej, kurde, jak oni się w tą antenę naprawdę zaangażowali. Serio? Tak dobrze im tam idzie? No, powiedzmy. Powiedzmy, że dają radę. Tutaj widzę Saudowie. Saudowie to już, kurde, kociołek zrobili. Około stolicy tamtych. Okej, okay, okej. Okay. Super, mogę teraz ten? To wysłać tu. A, to chcę. Czemu ja nie mogę tego tu wysłać? Nie wiem, błąd jakiś? Ważne, że jest dodatkowy slot badawczy. Weźmiemy, zwiększymy limit. Dobra, jak mamy dodatkowy ten, może zacznijmy żarówki robić, bo to się przyda na pewno. O, wojna bałkańska. Oj, oj. Karliści, flanka wam pada.
Ja się tu dłużej nie utrzymam. To jest Iskolat Republic jakieś. A! Mój Iskolat. Jaka jest historia tej nazwy? Jestem ciekaw. Serio. Kurde, Argentyna. Tak, tak. Czołgusie okrążone. Ciachnijcie go tam rasa porządnie. Nie no, karliści. Ja nie wiem, co dostali za update, ale to jest cudne. Dacie radę, Kanadyjczycy, wierzę w was. Dobra. Dalsza część ekonomii. Moja ekonomia płacze. Ale jak trzeba, to trzeba. O, wojna w Ameryce zaraz. Tego mi potrzeba. Weźmy od nich, bo oni często lubią wychodzić. Będą jako pierwsi to robić pewnie wtedy. Aha. Raz pierdzielę tutaj. Trzeba pomóc. Trzeba bardzo im tu pomóc. Dokładnie. O, Sewilla pada. Weźcie kurde szybko na tą Malagę Ententa idźcie. Się buguje ten poziomek po prostu. Tu! Lecicie tu! Tutaj! Okej, okay, Amerykanie zaczęli się lać. Ryzykować i pomóc na południu chyba trzeba. Oj, chyba bardzo trzeba. Dobra, tu jest jedna dywizja. Niby tam ci mogło tu przypłynąć, ale oni tu popłyną, więc jeszcze trochę mamy czasu dodatkowego wtedy. Awaje do Japończyków, dobra. Jak ktoś wygra w Ameryce, to już wiem przeciwko komu będzie walka potem. Ile wy jeszcze będziecie walczyć? Już się boję na Amerykę zobaczyć. Dobra, zaraz padną, jak Gibraltar zajmiemy. Jej, witaj Nowa Anglio. Mogliby Nowy Jork jeszcze zrąbać. To się nie... O, MacArthur tu został jednak. No proszę, i się wbił tu nawet. Kurde, MacArthur, bo... Się ty odwalił, MacArthur. A właśnie, gdzie ta stal była? Bo tam było, że nam brakuje wciąż. A, właśnie, trzeba to zrobić. To zrobić. Już będzie spokój z tymi rebeliantami. W sensie demokratyczną opozycją. No w końcu. O, kło się przegrało. No dobra, ja chciałbym tu. Dokładnie. Ja mogę wysłać teraz drugą dywizję tu. Nie. Co się stało w Szwajcarii? Tam syndykaliści przeczytałem, ale nie zdążyłem. Dobra. Wiesz co? Myślę, że w tym momencie będziemy kończyć odcinek i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już będziemy kolejne rzeczy robić, a ja jeszcze wezmę jedną fabryczkę akurat i może jeszcze się tą nawet uda zrobić. Zobaczymy. Też będę chciał w międzyczasie pewnie rocznie pójść i surowce właśnie to. O, się pociąg więcej, dobrze. Bardzo dobrze. Na razie stoimy, bronimy się non passeran, jako że w Hiszpanii walczymy. I naprawdę dobrze, że ci wygrywają. I tak szybko poszło z innymi. Wolę szczerze, jak zwykle czerwoni pierwsi padają, ale bardzo rzadko to się zdarza. No to dlatego lubię, że ci wygrywają, bo jak karliści wygrywają, to zawsze do Ententy dołączają. Ejo!